Punkt dotyczący bełchatowskiego cmentarza omawiany był na końcu sesji w punkcie tematy różne. Sytuacja dotycząca nekropolii jest nagląca. 10-letnia umowa z kurią wygasa w połowie maja. Do połowy maja obowiązuje umowa, która była zawarta w 2010 roku na 10 lat. Umowa dzierżawy terenu, na którym znajduje się cmentarz miejski. Mam nadzieję, że uda nam się z uchwałą przedłużającą tę umowę wejść już w marcu, ze względu na to, że muszą to sprawdzić służby wojewody i chcielibyśmy, żeby przerwy w ciągłości tej umowy nie było. Jesteśmy po spotkaniu na Komisji Budżetu i Komisji Gospodarki Komunalnej z głównym ekonomem kurii, księdzem Tomaszem Bartczakiem, który przedstawił dane dotyczące realizacji obecnie obowiązującej umowy. Wszelkie przychody, rozchody, wydatki, które zostały poniesione na nasz cmentarz w okresie tych 10 lat. Wcześniej zorganizowano spotkanie z przedstawicielem kurii. Tak naprawdę 10 lat umowy dzierżawy, którą podpisano z kurią na właśnie administrowanie i prowadzenie cmentarza komunalnego. No, w mojej ocenie nie jest czasem, który należy uznać za pozytywny dla tego obiektu. Po pierwsze, miasto z tego tytułu pobiera tylko 1500 zł opłaty rocznej. To są bardzo niewielkie pieniądze, do tego przychody, które wskazuje kuria z tego terenu, nie do końca wydają mi się być prawdziwe. Natomiast no, koszty wskazane również mają jakby nam wszystkim uzmysłowić, że ten biznes jest nieopłacalny. No, trochę w to nie wierzę, bo kuria zabiega jednak o wydzierżawienie tego obiektu na kolejne 10 lat. Prezydent miasta zdecydowanie opowiada się za przedłużeniem umowy z kurią na następne lata. Przedstawia też konkretne plany, jakie kuria miałaby wykonać na cmentarzu w ciągu najbliższych lat. Zależy nam również na budowie kolumbarium na naszym cmentarzu. Myślę tutaj o osobach, które są w nieszczęśliwej sytuacji i są chowane na koszt miasta, czy też osoby, których rodzina znajduje się daleko stąd i nie są w stanie na co dzień opiekować się grobami swoich bliskich. Wszystkie te nasze propozycje zostały przez kurię przyjęte pozytywnie. Opozycja wolałaby obiekt przekazać miejskiej spółce. Chcielibyśmy, żeby cmentarz komunalny wrócił pod administrowanie miasta. Konkretnie chciałbym, żeby zajęła się tym spółka PGM, która nie jest przecież w jakiejś najlepszej kondycji finansowej, a sądzę, że środki z prowadzenia cmentarza mogłyby być dla nich istotnym zastrzykiem finansowym. Szczególnie, że należy pamiętać o tym, że po pierwsze w Bełchatowie od kilku lat mamy ujemny przyrost naturalny, mamy coraz większą liczbę zgonów. Urząd Stanu Cywilnego podał, że tylko w 2019 roku to jest już prawie 1100 zgonów. Ponad 400 dotyczy mieszkańców samego miasta. Na marcowej sesji ma zostać przedstawiony projekt uchwały przedłużający o kolejne 10 lat dzierżawę cmentarza kurii.